Tylu gwiazd sportu i kina w Suwałkach jeszcze nie było. Wszystko za sprawą 16. edycji mikołajkowego turnieju imienia Tomka Godlewskiego. Każdego roku charytatywne zawody przyciągają do miasta świetnych piłkarzy, reprezentantów kilku krajów oraz znanych aktorów. Stale się rozwijamy, ale świetna rodzinna atmosfera jest zawsze, mówi Dariusz Mazur, prezes Wigier i główny organizator zawodów. Turniej z roku na rok się rozwija i najpierw był to turniej krajowy, później międzynarodowy z udziałem Litwinów. Dzisiaj jest najbardziej międzynarodowo chyba w historii. Nie przyjeżdżają tu za karę, a chcą przyjechać i ta atmosfera suwalska, że tak powiem, sprzyja. Tym razem turniej rozpoczął się już w piątek. W swoistym prologu swoje umiejętności mogli zaprezentować 8-latkowie z najlepszych piłkarskich szkółek w Polsce. Zwyciężyły maluchy z Lecha Poznań, które w finale pokonały młodych piłkarzy Wigier Suwałki. Wieczór należał już do zespołu Lady Punk, który zagrał dla mieszkańców regionu w Suwalskim Ośrodku Kultury. Głównymi aktorami widowiskowego turnieju byli m.in. reprezentanci Litwy, Łotwy, Polski z roku 2002 czy Oldboyów Osasuny Pampeluna. Tradycyjnie też w zawodach zagrali piłkarze suwalskich Wigier, reprezentacja aktorów polskich oraz drużyna prezydenta miasta z Darkiem Dziekanowskim, Piotrem Stokowcem i Patrykiem Małeckim na czele. Każdy podkreślał, że nie o wyniki chodzi, a o świetną zabawę i aspekt charytatywny. Podczas rozgrywanych spotkań nie brakowało jednak mnóstwa emocji, widowiskowych atrakcji oraz ostrej rywalizacji. Kiedy wychodzi się na boisko, to po prostu chce się wygrać, mówią zawodnicy. Mimo że daleko, droga taka sobie, ale co roku jesteśmy tu w Suwałkach, bo to jest cudowna impreza, fantastyczna publiczność, tylko poziom z roku na rok coraz wyższy. Zawsze sobie mówimy, chłopaki, bawimy się, nie przyjechaliśmy tu wygrać, ale jak się wychodzi na boisko, to ta żyłka sportowa, sportowej rywalizacji jednak gdzieś się uaktywnia. Pewnie, świetna zabawa, rewelacyjna organizacja, ale jak faceci się spotykają na boisku, nawet po przyjacielsku pograć, to jest zawsze ta rywalizacja. Po to przyszli też kibice, żeby zobaczyć piękne bramki, trochę walki, tak? I to dzisiaj występuje, dużo bramek, dużo pięknych akcji. Okazuje się, że bez względu na pogodę tutaj warto przyjeżdżać. W tej ziemi się można zakochać, a między innymi o tym pozytywnym aspekcie tego regionu decydują nie tylko krajobrazy, ale przede wszystkim ludzie, którzy tutaj zamieszkują, którzy tutaj dbają o gości w sposób bardzo dobry, nie będę ukrywał. Suwalczanie mogli podziwiać m.in. uczestników Mistrzostw Świata w Korei i Japonii, Tomasza Frankowskiego, braci Żewłakow, Kamila Kosowskiego czy Tomasza Kłosa. Byli zakochani w regionie Tomasza Zubilewicz, bracia Mroczkowie, Robert Moskwa oraz znani z boisk Ekstraklasy Piotr Stokowiec i Patryk Małecki. Turniej pod względem organizacyjnym należy do najlepszych tego typu zawodów w kraju. Między innymi dlatego wszyscy chętnie tu wracają i z tego jesteśmy najbardziej dumni, mówi Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk. Jest takie charakterystyczne, znamienne, że mimo natłoku jakichś zadań, obowiązków w tej gonitwie przedświątecznej, na zaproszenie klubu sportowego Wigry i oczywiście miasta, przyjeżdżają artyści, zespoły, dziennikarze i sportowcy po to, żeby właśnie porywalizować ze sobą, spotkać się, złożyć sobie życzenia, sport, radość, no i oczywiście ta działalność taka charytatywna. Dochód z turnieju przeznaczony zostanie na rzecz Stowarzyszenia Aktywni Tak Samo oraz Rodzinom Potrzebującym.